Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Moi drodzy, przed Wami Raz Wied 2 prostownik, który już zapewne większość z Was zna. I powiem szczerze, że odkąd go zbudowałem, uruchomiłem to. Jest to mój ulubiony prostownik w całej gamie urządzeń, które posiadam. I dlatego też już wtedy Wam zapowiadałem, że postaram się pokazać, czy można zrobić w jakiś inny sposób. Ten prostownik, no, ponieważ zgodzę się z Wami, zresztą sam podczas budowy, licząc kolejne koszty, byłem nieco zaskoczony, bo koszt wykonania tej konkretnej, oczywiście, repliki w okolicach 400 zł, to jak na prostownik bardzo dużo. Ja postaram się Wam dzisiaj pokazać, czy można to wykonać za pomocą tych chińskich modułów, które zapewne znacie. Ja sobie tutaj przygotuję zasilacz i postaramy, postaram się Wam coś pokazać, coś poćwiczyć. Może uda się pewien sposób odwzorować tą pracę tego prostownika. Oczywiście, ten prostownik posiada wiele atrybutów nie tylko sam automat i sposób działania tego automatu. Ale wiecie dobrze, że podczas ładowania w tych impulsach, w tych pikach e, mamy tutaj no, bardzo duże wartości. E, to może niekoniecznie uda się odzorować, ale sam algorytm ładowania owszem. Dobra, ja sobie tu przygotuję zasilacz i spróbuję to połączyć, zobaczymy co z tego wyjdzie. Co my tutaj mamy i jak to działa? O ile dobrze pamiętacie, jeżeli nie, to już wam przypomnę, jak działa razwiet. Prostownik razwiet działa w sposób impulsowy. Mamy impuls ładujący, który trwa 4 sekundy, potem mamy około 1 sekundy przerwy na pomiar napięcia. I jeżeli to napięcie jest niższe niż 13.9, ponownie następuje wyzwolenie impulsu ładującego, no i tak w kółko w kółko się to kręci. No tak jak mówiłem, no wszystkich atrybutów tego razwieta nie odzorujemy, ale jesteśmy w stanie pokrótce ten algorytm tutaj. Odwzorować. E, tak, poprawdzie, ten, ten moduł, który zapewne znacie, jest to taki potocznie zwany moduł kontroli ładowania. E, działa tu w tym układzie jako wyzwalacz. On tylko podaje e, sygnał na trigger, czyli na wyzwalacz tego układu czasowego. No i zobaczcie, ja sobie tu ustawię napięcie. Ustawmy sobie jakieś napięcie 12,6, niech będzie, i mamy. Ustawione to napięcie 12,5, no 12,4. Tutaj ten układ podaje. Styki tego przekaźnika się zwarły, no i sygnał dodatni został tu podany na ten e, moduł czasowy. I e, to odliczanie 4 sekund pojawia się dopiero po zaniku tego sygnału sterującego, e, no i wtedy, że tak powiem, następuje to odliczanie tych 4 sekund. Tu te żarówki działają jako, e, jako wyjście. No, i zobaczmy, co się będzie działo. Oczywiście, razwie, tak jak mówiłem, działa w trybie ciągłym, jakby w pętli. Tutaj te przerwy w ładowaniu będziemy widzieć dopiero po przekroczeniu tego napięcia progowego 13,9, a tak poprawić 14 V. I już Wam to na szybko pokażę. Załóżmy, że napięcie nam się tu podnosi. Powoli przekraczamy ten próg wyzwolenia. No, i zobaczcie, tutaj sygnał nam się wyłączył. Układ czasowy odliczył te 4 sekundy i się wyłączył. No, po zaniku tego impulsu ładującego, napięcie na akumulatorze będzie spadać. A więc po spadku do wartości 13,9, znowu podany zostanie sygnał. Po przekroczeniu tego progu, znowu nastąpi odliczenie tych 4 sekund. A więc teoretycznie no, mamy poniekąd działający algorytm. Bardzo dobrze swoją drogą, bo tak jak mówię, no, dla mnie to jest petarda ten automat. Bardzo prosty, a zarazem bardzo skuteczny. Yy, I co my tu mamy poustawiane? Może ja Wam jeszcze pokażę. Yy, górny próg napięciowy w tym module, yy, w tym module kontroli ładowania, mamy tak. Górny próg to jest 14 V, czyli po tym, po przekroczeniu 14 V yy, ten przekaźnik się rozwiera i ten sygnał sterujący nie jest podawany już na ten moduł czasowy, a dolny próg e, zadziałania przekaźnika to jest 13,9, czyli te 1,1 V mamy tutaj ten próg, który e, przekaźnik będzie działał. Natomiast e, tutaj w tej czasówce, w tym module czasowym e, jest ustawiony w tej chwili program czwarty bodajże, pokaż się, tak, to jest program czwarty, z następującymi ustawieniami tego OP czasu 4 sekundy. No i to tak, poprawdzie, dopóki tu będzie dodatni sygnał na tym wyzwalaczu, to e, ten moduł będzie miał otwarty. No bo tu nie mamy przekaźnika, tylko tu są tranzystory, e, które włączają, wyłączają nam e, ten układ. No i co? I chyba najlepiej byłoby tutaj podłączyć jakiś prostownik i zobaczyć, jak to, jak to zadziała nam w rzeczywistości. Także ja sobie ten układ podłączę pod akumulator i zobaczymy, jak to będzie działać. No i zobaczcie, mam już tu dołączony akumulator. Mamy tutaj wyjście z tego modułu. No, za prostownik posłuży mi mój zasilacz laboratoryjny i no, bardziej warsztatowy niż laboratoryjny. Co ja mam tu ustawione? Słuchajcie, 17,7V, ograniczenie prądu ładowania do 2A, tu mam dodatkowo zabezpieczone to diodą, aby tu napięcie akumulatora nie pojawiło się na wyjściu tej przetwornicy. Dodatkowo z wyjścia tego czujnika mam tutaj sondy podłączone do pomiaru napięcia, a więc tu nie będzie żadnych spadków napięcia. No i zobaczmy jak ten układ działa. Najbardziej istotne będzie napięcie tutaj na tym module, no i zobaczcie. Jest podany prąd ładowania, okolice 2A. Yy, I w tej chwili jest zanik prądu ładowania, oczekuje na spadek. I znowu mamy impuls ładujący. I zanik impulsu ładującego. No i tak się będzie ładował ten akumulator. I wygląda to całkiem nieźle. No zobaczcie, te przerwy w tym impulsie ładującym, tu mamy te przerwy. Jak dioda się świeci, to jest impuls ładujący, czyli mamy ładowanie, mamy przerwy, Napięcie sobie spada. No i słuchajcie, działa to dokładnie w tej chwili tak jak prostownik raz, 2. I jak widać, można za pomocą tych dwóch modułów zrealizować ten algorytm ładowania. Oczywiście, na wejście, wejście tutaj, raczej na wejście tego, tego układu, e, można podłączyć prostownik. Ja to za chwilę zrobię, wyciągnę jakiś prostownik i zobaczymy, jak to będzie wyglądać jeszcze na żywym organizmie. Dobra, wyłączymy sobie klienta. Już to podłączy. No, i zobaczcie. Nie wiem, czy jeszcze pamiętacie radyjko na sterydach. Tu przed Wami właśnie to radyjko. No i co, podłączmy ten prostownik. Prostownik jest włączony w wejście układu czasowego, wyjście do akumulatora. I lecimy. No i zobaczcie. Ładuje, ładuje. Mamy zanik. I znowu mamy impuls ładujący. No, i jakby na to nie patrzeć, coś się nam tu. O! Efektownie nam się tu coś zjarało. I chyba wiem co. Chwila przerwy na przewietrzenie, i zaraz powiem, co się stało. No i co tu takiego moi drodzy się wydarzyło? Co tu się zjarało? Układ pod y, nazwą U2. Y, I tak przypuszczałem właśnie, dobrze, że mam drugi taki układ jeszcze y, nieuszkodzony. Podejrzewam, że tego nie będzie widać. Ja sobie to sprawdziłem, co to dokładnie jest. I to jest M. Nie wiem, czy to będzie widać. To jest jakiś stabilizator, moi drodzy, stabilizator napięcia, który podejrzewam tutaj stabilizuje to napięcie, bo napięcie wejściowe jest dość szerokie, od 5 do 30 V, a więc podejrzewam, że taki stabilizator. A dlaczego się spalił? No, dlatego, że do, doprowadziłem do zasilania napięcie bezpośrednio z prostownika. A jak wiadomo, to napięcie z prostownika y, nie jest napięciem czysto stałym, to jest napięcie tętniące, czy prąd tętniący. A ja dodatkowo jeszcze mu tu dołożyłem jedną połówkę, także y, no, miało prawo odmówić posłuszeństwa. Y, mam drugi układ i jak to obejść? Tak, jak ja sobie to myślałem na początku, y, myślałem po prostu o zastosowaniu zewnętrznego przekaźnika i sterowanie. Tym, tym po prostu przekaźnikiem, za pomocą tego układu, na pewno będzie to bezpieczniejsze. No będzie nam tutaj szczelać, dzwonić ten przekaźnik, ale ta częstotliwość nie będzie taka duża. A więc ja podłączę ten drugi układ, ustawię sobie za pomocą tego zewnętrznego przekaźnika i przetestujemy to jeszcze raz. No i mamy, działa. Eee, zobaczcie. Troszkę układ się zmienił. Ja wam podam ten schemat do zastosowania w przypadku prostownika. No mamy ten przekaźnik roboczy czy wykonawczy, tak po prawdzie, który jest na linii od prostownika do akumulatora, a więc tak naprawdę te układy są tylko zasilane bezpośrednio z akumulatora. To napięcie jest przefiltrowane przez akumulator i nic się tu nie powinno zdarzyć. No i działa. Tak to działa, i niech sobie podziała. Ja sprawdzę, czy tu się nic po czasie nie. O, no, ten układ jest zimny, tu się nic nie powinno wydarzyć. No, ale, ale. Pokazałem wam jeszcze e, na samym początku e, taki moduł. To jest moduł, który ja też robiłem już taki dość długi film z pokazu. Tego co on potrafi, ja Wam linka u góry wrzucę do tego, do tego testu tego modułu, bo tak naprawdę ten układ y, jest w stanie zastąpić te dwa układy y, ze, połączone ze sobą. Także tu mamy jakby dwa w jednym, no i zobaczymy, czy uda mi się to zrobić za pomocą tylko i wyłącznie tego jednego układu. Ja sobie to y, potrenuję, poćwiczę i za chwilę wracamy. No i zobaczcie, ten drugi układ mam już tutaj podłączony. No i zobaczcie, generalnie sytuacja wygląda dokładnie tak samo, czyli mamy tutaj wyzwalanie przekaźnika za pomocą tego dolnej, dolnego napięcia 13.9, potem trwa 4 sekundowy impuls ładujący, no i tutaj znowu układ czeka na spadek napięcia poniżej poniżej 13,9. Volta. No, i tu jest ten timer, 4 sekundy ustawiony. Powiem szczerze, że no, ten moduł ma dużo, dużo więcej możliwości konfiguracji. Yy, ja po prostu yy, no, odzerowałem dokładnie tamten program za pomocą tych dwóch yy, modułów. Być może uda się tu yy, jeszcze coś ciekawszego wymyślić, nad czym się zastanawiam. Zastanawiam się na przykład nad ładowaniem akumulatorów AGM. Fajnie by było, gdyby ten układ jeszcze działał w pewnym zakresie, czyli w zakresie na przykład do napięcia 15V, czyli w momencie, kiedy to napięcie 15V akumulator by przekraczał, no to wtedy ten przekaźnik byłby rozłączany. Ja oczywiście tutaj wykorzystałem stronę wtórną transformatora tego, tego prostownika, ale równie dobrze można sterować stroną pierwotną. E, oczywiście ma to swoje plusy minusy. E, minusem jest to, że będziemy mieli tutaj niebezpieczne napięcie sieciowe, a plusem, że popłyną mniejsze prądy. No, prądy udarowe w niektórych e, prostownikach, w niektórych transformatorach też nie są bez znaczenia. Dobra, e, moi drodzy, no, udało się to w, w pewnym stopniu zrealizować. M, tak jak mówię, no, sam algorytm może nieco przypomina tego raswieta. Mówię nieco, bo, bo tak jak wspomniałem wcześniej, Razwied pracuje od samego początku do samego końca z tym czterosekundowym impulsem ładującym i jednosekundową przerwą. Tu dopiero ten jakby proces, ta pętla impulsów ładujących i przerwy zaczyna się po przekroczeniu tego napięcia 13,9 V. Dobra, ja sobie to odłączę i zrobimy jeszcze e, krótkie podsumowanie. Powiem szczerze, ja już kiedyś, y, bardzo dawno temu, prowadziłem pewną serię y, taką y, na, na moim kanale pod tytułem y, ładowarka automatyczna, tak, czy budowa automatycznej ładowarki. To była seria kilku różnych y, filmów i tam wtedy właśnie po raz pierwszy prezentowałem te dwa układy spięte razem. Y, wtedy algorytm ładowania był nieco inny, ale jak widać y, dla chcącego nic trudnego i tak po prawdzie połączenie tych dwóch Modułów czy tego jednego, posiadając dwa warunki, czyli napięcie i czas, możemy w dowolny sposób połączyć tutaj te układy. No, jak widzieliście, ten jeden układ spłonął, także nie polecam Wam przełączania tutaj napięcia tętniącego z prostownika. Lepiej zastosować zewnętrzny przekaźnik i po prostu tym modułem sterować. E, sterować tylko mm, tym przekaźnikiem. No tutaj już mamy, jakby m, przekaźnik zamontowany. Pamiętajcie o obciążalności styków tych przekaźników. E, ten akurat jest 10A. No ten jest duży samochodowy 30A, ale e, no on też się grzeje trochę. Jego rezystancja tych styków też nie jest najlepsza. No, i co na koniec, jeszcze? Gdybyście mieli pytania, oczywiście piszcie w komentarzach. Aha, który program? Ja nie wiem, czy ja tu powiedziałem. Piąty program. Piąty program to był ten program, też który ja tam pokazywałem, chyba w Uwolnić Agri. Coś w ten desen. Piąty program. Zresztą ja wam pokażę. Zapomniałem to omówić, co ja to poustawiałem. Już sobie zaraz zobaczymy. Tak, program piąty na tym module, gdyby kogoś interesowało, e, co ja tu mam ustawione. No, pierwszy próg, ten wysoki, tak naprawdę jest tutaj mm, zbędny, bo jakby ten proces odliczania, te 4 sekundy, no nie ma wpływu na, na, na ten parametr. E, natomiast tu jest ten drugi, ne, próg napięciowy 13,9. E, no, tu jest kompensacja, także tu to nie ma znaczenia, dlatego że ne, mamy tu osobne kable pomiarowe. Także, no, tak to wygląda. Program piąty, ja jeszcze muszę się przyjrzeć temu szóstemu, siódmemu, ósmemu, bo one mają jeszcze zanegowanie. Także tu, tu jest naprawdę bardzo dużo na różnych możliwości. Na sam koniec, moi drodzy, radyjko na sterydach. Jak ktoś jeszcze nie widział, polecam Wam zobaczyć ten materiał. A tymczasem, no, ponieważ od czasu jak ja go zmodernizowałem, wymieniłem te diody na diody Szotkiego, zamontowałem tu przełącznik na jedną i dwu, dwie połówki. E, ten prostownik u mnie leży, kurzy się, e, także ja go wystawiam od złotów. Gdyby ktoś chciał sobie kupić takie radejko, zapraszam do licytacji. A tymczasem, jak zwykle, ja Wam dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, cześć.